20 października 2020 roku, wtorek. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Jesteśmy przed otwarciem sesji w Nowym Jorku. Spojrzymy sobie z perspektywy intraday na kilka możliwych układów. Część z nich miała miejsce podczas sesji w Tokio, część z nich podczas sesji w Londynie. Zobaczymy, czy Nowy Jork będzie pewne poziomy próbował testować. Na ten moment rynek, patrząc na zachowanie funta, no może teraz w ostatniej godzinie, trochę jeszcze gdzieś tam a propos tego Brexitu debatuje, natomiast generalnie funt zachowywał się ostatnio tak, jakby tego twardego Brexitu się nie bał. Biorąc pod uwagę komentarze, z którymi mieliśmy do czynienia, z jednej strony Barnier, który wspominał, że Unia Europejska cały czas jest otwarta, a z drugiej strony Wielka Brytania, która mówi, że dopóki nie zacznie być traktowana poważnie, to nie ma dyskusji o dealu, a poza tym, jeśli już, to chcemy to mieć zrobione do stycznia najpóźniej, a nie przedłużać i prowadzić kolejne rozmowy. No i tak ten funt pod tym 1,30 w cudzysłowie się buja. Oprócz tego mieliśmy wczoraj Mnuchina i Pelosi, rozmawiali sobie o możliwym porozumieniu, jeśli chodzi o pakiet stymulacyjny, Biały Dom, nawet jak zwykle, że wszystko jest bardzo blisko osiągnięcia porozumienia, zupełnie co inaczej, co innego wyszło ze strony demokratów, że do tego porozumienia to jeszcze kawał drogi, no ale to te rzeczy musimy mieć z tyłu głowy w nocy, minutówki RBA i szef nowozelandzkiego banku centralnego, oboje bardzo gołębi i zarówno Australijczyk, jak i Nowozelandczyk tracą na wartości. Po kolei, zaczynamy od Nasdaqa. Pytanie za 100 punktów, czy będzie ewentualna kwestia związana z kontynuacją z perspektywy wykresu dziennego. Wydaje mi się, że stopy poniżej minimów z dnia wczorajszego i ewentualnie próba zbierania poziomów, o których sobie rozmawialiśmy z perspektywy wykresu, z którego ja korzystam, 11,5 tysiąca. Tyle tylko, że według mnie wczorajsze zejście i domknięcie dnia pod tą świecą wybijającą, kolejne maksy, no powoduje, że gdzieś te poziomy zbliżone do 11750 mają szansę działać jako pierwsze miejsce propodażowe, drugie miejsce propodażowe, poziomy związane z otwarciem tygodnia. W tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do, już sobie sprawdzamy dokładnie, 11830, czyli 11750, 11830, a z perspektywy kolejnej szkoły otwarcia, o której również sobie rozmawialiśmy, można sobie zmierzyć dystans pomiędzy wydarzeniami z wczoraj i z piątku, odłożyć go na wczoraj, zobaczyć, gdzie my tu dzisiaj możemy podejść. Możemy nawet próbować zmierzyć się z poziomami związanymi z otwarciem, jeśli chodzi o piątek, tak? Także dość ciekawie sytuacja na Nasdaqu wygląda. Generalnie rzecz biorąc, jeśli sądzisz, że nie wszystko, co jest negatywne, jest już w cenach, to wtedy z perspektywy próby podłączania się pod jakieś krótkie pozycje, poziomy obecne, poziomy związane z otwarciem tygodnia i poziomy związane z 11880. Jeśli jesteś byczo nastawiony, czekasz na stopy z dnia wczorajszego, pułapka, zwrot akcji z okolic 11,5 tysiąca. Zobaczmy jeszcze sobie z perspektywy intraday. Dość ciekawa sytuacja może mieć teoretycznie miejsce i możemy sobie zawęzić kwestię poszukiwań ewentualnych krótkich, bo zobaczmy, że jeśli rynek z automatu pójdzie, spróbuje pójść górą, to spróbuje wybić ostatnie miejsce słabości. Jeśli sobie odmierzymy ostatnie miejsce słabości i do góry, to widzimy, co nas czeka. Wróćmy na chwilę na dzienny, żeby się ewentualnie nie dać złapać w pułapkę. W związku z tym ta strefa zielona mogłaby teoretycznie pierwsze dwie odpuszczone, a ta mogłaby być tą właściwą. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże. Euro dość mocne w dniu dzisiejszym i zacznijmy od kombinacji mocnego euro, bardzo gołębich minutówek, jeśli chodzi o australijski bank centralny i w końcu o wybiciu konsolidacji, która trwała pół roku. Jeśli chodzi o ewentualne zasięgi, no to oczywiście najprostszą kwestią jest
zmierzenie tego, jak wyglądaliśmy wewnątrz. Ja bym wziął tą konsolidację po ostatnich szczytach, po ostatnich dołkach, około 450 pipsów, w związku z czym z wybiciem wygląda na to, że szanse na 1,70 na chwilę obecną pojawiły się na tej parze. No to zejdźmy sobie niżej, zanim niżej, to postawmy jedną linię, ona się zgadza później z intradayową linią, mniej więcej, jeśli mogę tak powiedzieć. Okay. Zejdźmy sobie na godzinowy i jak ewentualnie próbować pod tego euro-australijczyka podchodzić. No wczorajszy dzień praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że załatwił wszystko. I tutaj z perspektywy takiej najbardziej konserwatywnej próby podejścia pod długie pozycje, no 65-70 i 50% konsolidacji 65-25, to teoretycznie mogłyby być poziomy do zajęcia długich pozycji. Natomiast patrząc na zachowanie się rynku, nie wiem, czy czasem ten poziom tutaj z perspektywy intraday, okolice 66-50, nie byłyby dobre do tego, żeby próbować podchodzić pod długie pozycje, a krótkie muszą się przegrupować. Myślę, że te 1,70 i z perspektywy średniego terminu zbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o niedźwiedzie, przesunąć i zobaczyć, co będzie w okolicach 1,70. Tak bym widział kwestie związane euro z australijczykiem. Eurofunt, tutaj również mamy kwestię wzrostów. Wreszcie udało się po mieleniu niemiłosiernym, jeśli mogę tak się wyrazić, po mieleniu niemiłosiernym okolic 0,90, po kilkukrotnej próbie przełamania, wyjścia górą, jeśli chodzi o linię trendu, wczoraj się udało, dzisiaj kwestia kontynuacji, zasięgi w okolicach 92,40, a później 93,60, to o czym kiedyś rozmawialiśmy, jak najbardziej możliwe. Zejdźmy sobie na wykres intraday. Tu myślę, że jedna szansa miała miejsce w związku z nieudanym atakiem na dolne ograniczenie konsolidacji, zarówno jeśli chodzi o sesję azjatycką, jak i początek sesji w Europie. Ten dolny cień tutaj wiele mówi. Natomiast mnie osobiście, co niekoniecznie musi mieć miejsce, mnie osobiście podoba się ta kwestia tego spadku, jeśli chodzi o kwestię dnia wczorajszego plus konsolidacja z piątku. Gdybyśmy zobaczyli 90-70, 90-60, chyba byłoby ewentualnie trochę bezpieczniej próbować się pod te poziomy podłączyć. Bardzo taki szarpany ten handel na funcie. Natomiast bardzo podobnie jak na euro-australijczyku, także tutaj niedźwiedzie prawdopodobnie przegrupują siły w kierunku 92,40, może nawet 93,60. Wszystko co powyżej 90 na ten moment wykorzystywane przez handlujących na wzrost wartości euro. Skoro o funcie mowa, no to zobaczmy sobie funta z dolarem. Odrzucenie wczorajszych okolic, chociaż nie dotarliśmy do poziomów, na które tak naprawdę byłem trochę bardziej nastawiony. Natomiast mieliśmy tu kwestię próby budowy górnych swingów. Próba podejścia pod shorty powyżej 1,30 teoretycznie mogła mieć miejsce. Co dzisiaj z funtem? Na ten moment odrzucamy to, co wydawało się, że w dniu wczorajszym teoretycznie ma szansę być bronione, a mianowicie okolice 29,50-29,70. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy w dniu wczorajszym o możliwych longach w okolicach 29,45 również, jeśli chodzi o wybitą strefę. No i tutaj kwestia, jeśli ktoś handlował, to prawdopodobnie stopy zostały złapane, jeśli ktoś handlował długą stronę rynku. Jak to może wyglądać z perspektywy dnia dzisiejszego po południu? No nie wiemy, co nam przyniesie dzień tak naprawdę, jeśli chodzi o administrację Białego Domu. Natomiast w dalszym ciągu te okolice 1,30, myślę, że tutaj z perspektywy intraday jak najbardziej można próbować podchodzić z krótkiej strony rynku. Otwarcie tygodnia, to wszystko aż do lewej strony, pełno długich cieni dolnych w okolicach 28,90, tym razem jako potencjalne miejsce związane z popytem. I na koniec EDEK, w związku z tym, że ten funt wygląda tak, jak wygląda, to myślę, że na EDK-u, na euro-dolarze, w związku z tym, że funt ma szansę dalej słabnąć, jeśli chodzi o euro, ma szansę w związku z tym, że jest poniżej 1,30, również słabnąć do towarowania z dolarem, no to myślę, że maksem od góry na euro-dolarze jest 18,60, o którym sobie mówiliśmy, od dołu otwarcie tygodnia. Myślę, że nie ma co wcześniej
z tymi poziomami, próbować się zmagać. Ewentualny nieudany atak na 1860, próba powalczenia z krótkiej strony rynku i ewentualny atak na 1.17, również nieudany, próba powalczenia z długimi. Wszystko co pomiędzy, to środek konsolidacji i jakby kwestie związane z większym prawdopodobieństwem, że long czy short nam nie wejdzie w połowie konsolidacji, niż, czyli lepiej przerzucić się na euro, funta czy funta z dolarem w tym wypadku. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Thank you.